Siemano, Cyklopat z tej strony. 8 jesień. Zapowiada się deszcz. Godzina po 18. Powiedzmy do 21, to jest plan. Luźny rozjazd, żadne treningi, żadne interwały siłowe, aczkolwiek nie wiadomo, może jakiś podjazd skuszę się, żeby coś przycisnąć. Wartałoby. Lecę gdzieś w góry Świętokrzyskie. Nie mam konkretnego planu. Po prostu, żeby sobie pokręcić. Wyjeżdżam właśnie z Kielc. Przez Dąbrowę kieruję się na Masłów. Myślę, że potem mam Łożyce Kapitulne. Przez Wilków na Świętą Kaćkę. A potem się zobaczy. Postanowiłem jednak podjechać pod lodówkę. Jest to fajny podjazd, dosyć skromny, wymagający. Się od razu trochę się rozgrzeje. Właściwy podjazd za kościołem po prostej. 7%. 8. 10. Jedenaście, 12, 13. Na szczycie, przy lodówce, w dół, na Ciechoty. Thank you.
Jaka na Dolinie Marczakowej. Widzę, jakiś podjazd się tam szykuje. Będziemy bliżej, zobaczymy, co tam się dzieje. No jest 7-8%, w tej chwili 6. I spada. Pięć, trzy. Fajne widoki. Skręt panoramiczną w lewo. Ciśniemy cały czas pod górę. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Zaprowadzi nas to na Podwiśniówkę. Piękna panorama, mur świetu wszystkich z lewej strony. Kamera i tak nie złapie, więc nie pokazuje. Uwierzcie mi na słowo, warto tu przyjechać, dobrej jakości asfalty. Widać wszystkie pasma teraz na południową stronę. Krajobrazowa. Przejazd przez Dąbrowę. Taki delikatny, fajny zjazd. Thank you.
roku na rok, a stanu coraz gorsze w tym miejscu. Ale tragedia. Jazdóweczka od 73 w kierunku Wiśniówki, delikatnie pod górę, zaraz będzie sympatyczna miejscowość Wiśniówka z charakterystycznymi domkami w starym stylu. Ciekawy jestem, gdzie mnie zaprowadzi ta trasa, bo jeszcze tędy nie jechałem. Mapa pokazuje, że są tu jakieś szutry, coś co nie nadaje się na moje koło, pod moją gumę, ale zobaczymy, jak daleko dojedziemy. No i to by było na tyle. W porządku. Koczka. Bardzo klimatyczne miejsce. Ma swój urok. Nigdzie się tu nie dojedzie. Trzeba będzie zawrócić. Mamy kółeczko, mamy kółeczko w prawo, pobyt na kółeczko. Wyjeżdżamy z Gruszki, wjazd na Smińsk albo na Barcze. Kieruję się w prawo na Barcze. Na Barcze nogi delikatną pracą, no będzie tu kilka podjazdów. Kierujemy się na występne. Będzie tam stromy zjazd. Później może uda się jeszcze przed zmierzchem przejechać przez Święty Wszystki Park Narodowy. Do tych szwajcarskich cerzy. No. Trasa świetna, ale nawierzchnia słabiutka tam jest.
To jest to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli dobra hopka. Robi się coraz chłodniej, trzeba będzie zaraz przywdziać dodatkową warstwę. Ale z głównej. Gdzież tu pod tym mostem mówię, przejazd, a może i nie. Nie wiem. Także ciśniemy w drugą stronę. Ale chyba się zatrzymamy, trzeba się ubrać. Podjazd na występie. Zrobimy sobie tak dla zdrowotności. Tu jest sporo procent nachylenia. A dokładnie 15. Thank you.
zalezianki na jasno. Jaśle. Zobaczymy, jak nas to zaprowadzi. To 95 zrobione. Od 20 minut ostro pada. Może nie ostro, ale pada. No i delikatny powrót na bazę już. Będzie na dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego.